wtedy życie mojej mamy się skończyło. Monika Richardson opowiedziała o cierpieniu matki. Monika Richardson przemówiła na pogrzebie mamy, Barbary Trzeciak-Pietkiewicz, który odbył się 4 lipca we Wrocławiu. Była prezenterka TVP opowiedziała o rodzinnej tragedii, po której jej mama nie była już tą samą osobą. Tak żyła jeszcze kilkanaście lat, ale była już tylko cieniem dawnej Basi, wyznała łamiącym się głosem. Pogrzeb mamy Moniki Richardson. Barbara Trzeciak-Pietkiewicz spoczęła obok syna. W sobotę 29 czerwca 2024 roku Monika Richardson poinformowała w sieci, że nie żyje jej mama, Barbara Trzeciak-Pietkiewicz. 78-latka była znaną osobistością w świecie mediów. W latach 1990-1993 pełniła funkcję dyrektorki radia i telewizji Wrocław. Potem kierowała telewizyjną dwójką, a następnie przeszła do Polsatu, gdzie w 2003 roku został dyrektorką programową stacji, a następnie prezesem zarządu TV4 i członkiem Rady Fundacji Polsat. W czwartek 4 lipca odbył się pogrzeb Barbary Trzeciak-Pietkiewicz. Mama Moniki Richardson, zgodnie z ostatnią wolą, spoczęła na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu obok swojego syna Filipa, który zmarł po przedawkowaniu narkotyków i alkoholu w marcu 2012 roku. Miał tylko 35 lat. Monika Richardson wygłosiła mowę pożegnalną, w której wróciła pamięcią do rodzinnej tragedii i opowiedziała o tym, jak śmierć Filipa na zawsze zmieniła panią Barbarę. Wtedy życie mojej mamy się skończyło. Tak żyła jeszcze kilkanaście lat, ale była już tylko cieniem dawnej Basi. W ostatnich miesiącach życia mówiła, że rozmawia z Filipem cały czas. Dzisiaj spocznie obok niego na cmentarzu, tak jak sobie życzyła, powiedziała łamiącym się głosem Monika Richardson. W instagramowym poście tak napisała o mamie: Basia Pietkiewicz to była klasa sama w sobie, inteligencja, elegancja i urok osobisty. Nie mam do niej nawet startu. Dodała rodzinne zdjęcia, na których widać jej tragicznie zmarłego brata.